Witam kolejny raz z filmem Skribą Mogę pożyczyć się produkt Ferry Wilpes. Tym razem jest to nowy model pióra, który jest w takim oto kartonowym, jak zwykle ozdobnym opakowaniu. Mieści się także kartonowa szufladka. No i nie ma żadnych wątpliwości, że tu w środku znajduje się pióro model de Carousel. Tak, na pierwszy rzut oka on wygląda. Jest to frezowane, lakierowane aluminium. Taki model troszkę przypominający bardzo stare pióra parkera z taką czapeczką na górze. Tu widać, jest taka trochę w kształcie wielokątnego ołówka z napisami z jednej strony nazwy filmu, z drugiej modelu, a z góry właśnie ta taka. Wypustka przypominająca przynajmniej mnie stare parkery. Nazwa firmy na wykończeniu korpusu z drugiego końca i też taki drobny ustęp. Natomiast sekcja jest, jest także profilowana z takimi. Ozdobnymi żyrandolami, tylko teraz pokazuję ją trochę do góry nogami, no i do góry nogami muszę odwrócić stalówkę, żeby było widać, że tutaj jest wierzchowiec i tajemnicze cyferki 5 i 6. Tak wygląda to pióro, taki błękitny, błyszczący się lakier, mieniący. Po odkręceniu skówki, która nie wspomniałem, ale to widać, że nie ma klipsa. Natomiast sekcja jest profilowana, że ładnie się w palcach układa. Jest dość długa i zupełnie nie wyczuwam tutaj tego gwintu. Natomiast założona skówka z tyłu troszkę obciąża pióro, ale moim zdaniem nie za bardzo. W środku znajdziemy konwerter, który jest dodawany do tego pióra, i ma taką w środku małą kuleczkę zapobiegającą przyleganiu atramentu do ścianek. Taka to jest teoria stojąca za tym. Bardzo ciekawe pióro, raczej z tych mniejszych, natomiast zupełnie przyzwoicie się prezentuje. Na pierwszy rzut oka nie jest zbyt duże. Co do jego wielkości, to od razu widzimy w Parkerem porównanie Duofoldem Centennialem, sonetem parkerowskim. Oczywiście lamy All Star i Pelikanem 140. Widać, że to pióro. Troszkę m, niewiele dłuższe od soneta, właściwie chyba takiej samej długości. To się przekłada na 12 cm i 8 mm długości. Natomiast bezkówki mamy 12 cm i 3 mm długości. Co do średnicy sekcji to 9 mm, a korpusu 12 Natomiast aluminiowe pióro waży 24 gramy, a no bez atramentu. Czas na próbkę pisma. Tutaj mamy stalówkę grubości M, ale jak widać, jest to raczej cienka MK, bardziej mnie przypomina FK. Nie widzę żadnych tutaj. Problemów z drapaniem, troszkę można docisnąć starówkę i pogrubić linię. Oczywiście jest to starówka stalowa, moczona przeze mnie tylko, także to takie próbki bez tankowania atramentu. Jeszcze raz kilka zbliżeń na bardzo ciekawie zdobioną sekcję i stalówkę także z takimi tutaj ozdobami. No w zbliżeniu można powiedzieć, że widać bardzo dobrą jakość wykonania tego pióra. Nie ma tu żadnych takich niedoróbek w polerowaniu i lakierowaniu. Także warte zwrócenia uwagi jest to pióro. Dzięki. Dziękuję i pozdrawiam do usłyszenia.